Dokładnie 3 miesiące temu opublikowaliśmy w Network Magazynie pierwszy artykuł na temat Waszej firmy, pierwszy reportaż z tak poważnej konferencji, którą zorganizowaliście w Legnicy. Od tego momentu non-stop dostajemy bardzo dużo zapytań od naszych czytelników. W związku z tym postanowiłem Was tutaj zaprosić i przekazać je osobiście, face to face, w cztery oczy. Kamilu, Ty masz 12-letnie doświadczenie w sprzedaży, w marketingu sieciowym, dwuletnie konkretnie w odnawialnych źródłach energii. Powiedz mi, skąd pomysł na zainicjowanie takiej firmy? Tak jak wspomniałeś, to już jest kilkunastoletnie doświadczenie, więc pochopnie nie podejmuje się decyzji, jeżeli chodzi o wybór branży, w której chcielibyśmy działać. I nie ukrywam, że dość sporo czasu poświęciłem, aby znaleźć jakby nową branżę, w której moglibyśmy sprzedawać usługi bądź produkty, które mogłyby się cechować podobnymi zasadami sprzedaży, jak to, co robiliśmy do tej pory. Czyli musiałby być produkt, który jest łatwo sprzedawalny, czy jest możliwa duża skala jego sprzedaży i przede wszystkim to, że mógłby być on dostępny do sprzedaży dla jak największej gamy osób, czyli żebyśmy nie musieli decydować, czy ta osoba się nadaje, czy ta osoba się nadaje do sprzedaży. I tym sposobem jakieś 2 lata temu trafiłem na tą, jak już teraz mogę jasno to potwierdzić, rewolucję, która idzie, rewolucję energetyczną. Zaczęło się właśnie od fotowoltaiki, czyli zdaliśmy sobie sprawę, że jest to rynek bardzo jeszcze niszowy, ale za chwilę rynek z ogromnym potencjałem, więc warto się jemu przyglądać. No i to przyglądanie nabrało dużej dynamiki. Podjęliśmy współpracę z kilkoma firmami na początku, aby zobaczyć, jak działa ten proces sprzedaży, jak w ogóle działa ta branża. Niestety nie były to pozytywne jakby odczucia z naszej strony. Bardzo szybko dostrzegliśmy, że rynek jest młody i też za tą młodością idą nieprzygotowania ze strony różnych spółek i firm do działania w tej branży. I musieliśmy podjąć decyzję i tę decyzję podjęliśmy ponad rok temu, około 1,5 roku temu, że jeżeli chcemy w tej branży coś osiągnąć, a widzimy, że jest to bardzo realne, żeby tutaj się rozwijać i osiągać wielki, wielki wynik, wielki sukces, no to musimy się zdecydować na stworzenie własnej spółki w tym temacie. I tym sposobem podjęliśmy decyzję o stworzeniu brandu N-Energia. N-Energia już na rynku jest jakiś czas. I przede wszystkim tworząc tą spółkę podjęliśmy decyzję, że chcemy działać długoterminowo, czyli nie interesuje nas tylko fotowoltaika, ale tak jak sam na początku tutaj dobrze powiedziałeś, działam na rynku OZE, czyli odnawialnych źródeł energii. My doskonale wiemy, że to jest rynek na wiele lat, że to jest rynek, który będzie się rozwijał. Jest to rynek, w którym będziemy mogli uzupełniać gamę produktów o nowe, usługi o nowe. I od samego początku podjęliśmy decyzję, żeby w sposób wyjątkowy podejść do tego projektu. Czyli nie będziemy i nie chcemy wykorzystywać tylko tego, że jest boom na fotowoltaikę, że teraz broker ubezpieczeniowy może sprzedawać fotowoltaikę, że każdy monter otwiera własną firmę garażową i sprzedaje. Natomiast my powiedzieliśmy sobie, tworzymy coś wielkiego, coś dużego, coś, co da realną korzyść i bezpieczeństwo dla klienta. I tym sposobem tworzymy ten projekt od samego początku na najwyższej możliwej jakości, w którym przede wszystkim dajemy możliwość poczucia takiego bezpieczeństwa zarówno klientom, bo wiemy, jak ten rynek działa i to, co chcemy, żeby u nas było, to przede wszystkim wyjątkowa obsługa tego klienta, a z drugiej strony chcemy też dać najlepsze możliwe warunki naszym doradcom, którzy z nami współpracują. Odnawialne źródła energii i fotowoltaika są ostatnio mocno popularne, jest to temat mocno na topie, sam zresztą użyłeś sformułowania, że jest to rewolucja, ale czytelnicy pytają nas, dlaczego akurat mamy działać z nimi? Wiesz, w tym sektorze porusza się nawet w sprzedaży bezpośredniej kilka już jest znanych firm. Dlaczego ludzie mają działać akurat z N-Energią? Co wyróżnia Was na rynku? To jest bardzo ważne pytanie, bo tak jak wspominałeś, firm jest mnóstwo i otwiera się ich jeszcze więcej i myślę, że będzie ich jeszcze więcej. Natomiast z jednej strony dużo osób się tego obawia, że to już jest za późno, że już ten rynek jest jakby unormowany, a ja jestem w ogóle odwrotnego zdania, że jestem pierwszy raz
na takim etapie budowania biznesu, w takiej branży, w której ten biznes jeszcze dobrze nie zaczął. Więc to mnie bardzo cieszy, bo widzę dokładnie, jak ten rynek działa. Co nas wyróżnia? No przede wszystkim ja bym chciał od samego początku powiedzieć, że my do tematu podeszliśmy poważnie, na tyle, że przeanalizowaliśmy ten rynek od strony prawnej. To była wielomiesięczna analiza, dość kosztowna, sprawa energetycznego, czyli nie tylko sprawdziliśmy, jak teraz wyglądają możliwości działania, ale też jakie są perspektywy w przyszłości, co się może zmienić i jak może wyglądać rynek za kilka lat. Po to, aby mieć pewność i poczucie, że budujemy coś na długoterminowo. Kolejna rzecz, no to też oczywiście analizowaliśmy dostępność produktową, możliwość wyróżniania się na rynku z tymi produktami. Doskonale też przebadaliśmy, jak działają inne firmy i tutaj z całym szacunkiem do niektórych dużych podmiotów, które sobie świetnie radzą. My również mamy oczywiście chętkę, żeby no jeszcze w tym roku tutaj dogonić te podmioty najlepsze, które działają długo na rynku. Przy czym no to długo na rynku to jest też takie pojęcie względne, bo wiele firm się chwali tym długim doświadczeniem. A umówmy się, że w większości przypadków są to firmy, które się lekko przebranżowiły na fotowoltaikę, no bo jeszcze kilka lat temu tej fotowoltaiki w Polsce w ogóle nie było. Teraz jest ten boom i dużo firm to chce wykorzystać, natomiast my patrzymy na to trochę z takim dystansem. Mamy dokładnie opracowane kroki, jeden po drugim, przez najbliższe dwa lata, w których wiemy, jak chcemy ten biznes rozwijać, żeby on stabilnie szedł do przodu, bezpiecznie zarówno dla nas, jak i dla klientów. Tym sposobem przede wszystkim najpierw zaczęliśmy od naszego back office'u, czyli nasze biuro już zatrudnia kilkadziesiąt osób w centrali naszej w Legnicy i to są osoby z dużym doświadczeniem, w tym no tutaj najbardziej cenionym i fachowcem jest po prostu jeden z kilku naukowców w Polsce, którzy zajmują się tą fotowoltaiką od kilkunastu lat i dzięki temu, że mamy ten personel doświadczony, możemy zaproponować przede wszystkim bezpieczną usługę naszym klientom, a ja jako udziałowiec tej spółki nie muszę się czegoś obawiać, bo jednak to jest produkt techniczny, a wiemy dobrze, że uczymy się go bardzo intensywnie i chcemy tutaj jak najlepiej znać wszystkie możliwości. Skuteczny, dobry personel daje nam to, że możemy zaproponować wyjątkową usługę dla naszych doradców, czyli przede wszystkim najszerszy możliwy zakres sprzedaży tej fotowoltaiki, bo zarówno sprzedajemy te najmniejsze instalacje, gdzie mnóstwo firm w ogóle tego nie sprzedaje, bo są to dość, mimo małych instalacji, dość skomplikowane procesy montażowe, aby móc taką instalację uruchomić, żeby ona miała pełne gwarancje. Oczywiście zajmujemy się też tymi mikroinstalacjami standardowymi, po duże i uwaga, te największe instalacje powyżej 50 kW, gdzie naprawdę wiedza, aby móc coś takiego sprzedawać czy obsługiwać, musi być potężna. I my tutaj staramy się tak działać, żeby odciążać kompletnie naszych doradców z potrzeby posiadania wiedzy technicznej i większość tej wiedzy i tego działania przekazujemy albo zrzucamy na nasz dział techniczny, dział dużych umów. Dzięki temu możemy sprzedawać zarówno Kowalskiemu, który ma domek letniskowy, małą instalację, ale i prowadzimy wielomegawatowe inwestycje dla dużych fabryk, dla dużych koncernów. Zaufały nam już marki znane w całej Polsce i to jest coś, co nas będzie bardzo wyróżniało. Kolejna, może równie ważna rzecz jest taka, że w tym procesie, który mamy zaplanowany na najbliższe lata, mamy dokładnie rozpisany plan na wdrożenie kolejnych nowych produktów. Dzięki temu ja wiem, jak będzie energia wyglądała za miesiąc, za kwartał, za pół roku, za rok. To między innymi wprowadzanie systemów grzewczych, które już za chwilę będą jednym z naszych dominujących produktów. To badanie rynku pod kątem ładowarek samochodowych, analiza rynku dotycząca sprzedaży samochodów elektrycznych i wszystkiego, co jest związane z odnawialnymi źródłami energii. Dzięki temu, że mamy ten personel bardzo wykształcony, możemy zaoferować bezpieczne instalacje, a to na pewno już widzimy, powoduje, że klienci do nas wracają, polecają nas dalej, bo czują się pewnie, widzą, że mamy dużo wyróżników, jeżeli chodzi o sprzęt. A my tym samym będziemy mogli tym klientom oferować kolejne produkty, które będą i tak potrzebne za kilka lat. A nasi handlowcy już dzięki temu czerpią korzyści, bo mogą wielokrotnie sprzedać u tego samego klienta nowe rzeczy. Więc jest dużo takich różnic, które u nas są. My skrzętnie tak planujemy swój biznes, żeby wyróżniać się na rynku
Więc te produkty, które sprzedajemy, one zawsze czymś się wyróżniają. Sposób sprzedaży jest bardzo wyróżniający się na rynku, no ale przede wszystkim bezpieczeństwo klienta, czyli montaż i pewność dla klienta, że ten sprzęt, który ma na swoim dachu, czyli nad swoją głową, on pracuje i jeżeli cokolwiek by się z nim wydarzyło, no to ten klient wie o tym, że może się do nas zgłosić i te gwarancje producenckie są pewne i realne do osiągnięcia. Ja wiem, że to dopiero początek, ale muszę o to zapytać. Czy macie już jakieś konkretne plany na rozwój na najbliższe 2, 3, 4 lata? Plan jest bardzo precyzyjny, policzony i wszystko jest rozplanowane w każdym kroku. Można powiedzieć, że od kilku miesięcy jesteśmy już gotowi na tyle, jeżeli chodzi o obsługę i przygotowanie całego procesu, aby móc zwielokrotniać naszą sprzedaż. Dlatego każdego miesiąca przyłączają się nowe do nas jednostki, a my sami przy już dobrze przygotowanym systemie szkoleń, takim zautomatyzowanym procesie wdrożenia, dajemy możliwość podłączania się do naszej organizacji i budowania sprzedaży czy struktur sprzedażowych. Chcemy wraz z tym dynamiką wzrostu tego rynku iść w parze i również się rozwijać, więc chcemy, aby ten rok był teraz taki kluczowy i on będzie kluczowy od strony wzrostu sprzedaży. Sama nasza firma jest gotowa, żeby przynajmniej przyjąć trzykrotnie większą sprzedaż niż mamy na tą chwilę. Dlatego właśnie na początku przygotowaliśmy się od strony obsługi, aby nie było takich niespodzianek, jak często zdarzają się na rynku, że handlowcy rozwijają swoje struktury, a nagle okazuje się, że biuro nie jest gotowe na tego typu wielką sprzedaż, przez co opóźniają się montaże, czy na przykład sam proces klienta. U nas jest to wszystko wyeliminowane i na tą chwilę mocno skupiliśmy się na tym, aby na koniec tego roku być w tej grupie tych czołowych kilku firm w Polsce, które sprzedają najwięcej. I przede wszystkim to, co ma nas wyróżniać, to na każdym etapie tego rozwoju chcemy utrzymać tą maksymalnie najwyższą jakość, która będzie w okolicach 100% zadowolenia. Wszystkie badania, które na tą chwilę prowadzimy, zadowolenia klientów potwierdzają, że ta jakość jest, więc uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić i tym sposobem różnego rodzaju narzędzia, które przygotowaliśmy, mają nam to wszystko ułatwić. Mhm. Kolejnym pytaniem, które często zadają nasi czytelnicy, jest to, czy każdy może rozpocząć z Wami współpracę, czy każdy się do tego nadaje i będzie w stanie dobrze działać, dobrze funkcjonować. Ja staram się zawsze, przygotowując systemy pracy w MLM-ie, takie przygotować, aby każda osoba, niezależnie od płci, od wieku, od doświadczenia czy wykształcenia, mogła dopasować się do naszego projektu i móc skutecznie działać. Mimo wszystko, że na początku jest taka obawa w głowie, że to jest coś innowacyjnego, odnawialne źródła energii, jakaś trudna fizyka, trudna matematyka, technika, to ja jestem bardzo zaskoczony tym, jak łatwo przychodzi nowym doradcom pierwsza sprzedaż. Wynika to przede wszystkim z tego, że od samego początku podjęliśmy decyzję o takim podejściu do działania, aby odciążyć kompletnie naszych doradców z posiadania wiedzy technicznej. My mamy się skupić na pozyskaniu klienta i nad jego opieką, taką około sprzedażową, czyli zrobić wszystko, aby on był zadowolony i żeby nas polecił dalej. Natomiast to obsługa cała techniczna ciąży na naszym dziale technicznym. Tym sposobem wyeliminowaliśmy problem dotyczący tego, że ktoś nie może działać, bo nie czuje się dobry na przykład w zagadnieniach technicznych. Ja sam wywodzę się z całkiem innej branży, ale wśród naszych partnerów są ludzie zarówno działający w MLM-ie, w kosmetykach, w suplementach, sprzedający różne usługi prawne, ubezpieczeniowe, ale są też ludzie, którzy nigdy w życiu nie mieli do czynienia z MLM-em, a nawet tacy, którzy nie mieli do czynienia ze sprzedażą. Są kobiety, są mężczyźni i paradoksalnie na pierwszy rzut oka to właśnie to kobiety często robią lepsze wyniki w sprzedaży niż mężczyźni, a ja jestem pewny, że to właśnie wynika z tego, że nie przejmują się tymi zagadnieniami technicznymi, tylko po prostu zaczynają sprzedawać. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, kto może z nami działać? Każdy, kto widzi jakby korzyść w tej wielkiej rewolucji, która następuje, każdy, kto chce mieć w niej udział, każdy, kto nie tylko chce zarabiać pieniądze, bo jak pewnie się wszyscy tutaj domyślamy, w tej branży również
można zarabiać to niemałe pieniądze przy odpowiednim zaangażowaniu, ale też mówimy tutaj o ekologii, tak? O tym, że mamy bardzo duży wpływ na środowisko naturalne, no i to, że możemy rozwijać się, bo tutaj Energia to przede wszystkim rozwój i różnego rodzaju szkolenia, zwłaszcza menadżerskie, które mamy wypracowane przez wiele lat pracy na bardzo wysokim pułapie. Zostały one przemodelowane i dopasowane do systemu związanego z OZE, tak aby każdy mógł tutaj rozwijać swoje kompetencje nie tylko sprzedażowe, ale menadżerskie i móc, jeżeli tylko zapragnie, budować duże zespoły sprzedażowe. Kamil, z doświadczenia wiem, że po tym wywiadzie, po jego publikacji powstanie jeszcze więcej pytań wśród czytelników niż było do tej pory. Gdzie, w jakim miejscu najlepiej powinni czerpać wiedzę na temat Energii? Ja zachęcam do kontaktu z nami. Najlepiej do zgłoszenia się przez nasz Facebook Energia. Można również zgłosić swoją aplikację takiego kontaktu przez stronę internetową albo bezpośrednio ze mną przez Facebooka się skontaktować. I ja chętnie bardzo odpowiem na każde pytanie albo zaproszę na taki webinar szkoleniowy, które robimy cyklicznie. Na nich rozszerzamy tą wiedzę, którą dzisiaj Ci trochę przekazałem i pokazujemy precyzyjnie, jak wygląda możliwość współpracy z nami, co nas wyróżnia na tym rynku i dlaczego to właśnie z nami warto współpracować. Dziękuję i życzę sukcesów. Dziękuję.